Mieszkańcy bloku przy ulicy Klimkiewiczowskiej i Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim dostali rachunek za ogrzewanie swoich mieszkań opiewający łącznie na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Fakt ten mocno ich zdenerwował. Zastanawia nas fakt, że nagle bloki, które zużywały średnio ciepła za 30 tysięcy, na nowych rachunkach miały 40 i więcej tysięcy wpisanych, chociaż zużycie licznikowe wcale na to nie wskazywało. Koszty za ogrzewanie zostały podzielone przez spółdzielnię Hutnik na wszystkich mieszkańców z pięciu bloków, w zależności od zajmowanego metrażu. Teraz każdy ma dopłacić do kwoty własnego zużycia dodatkowo średnio około 450 zł. Jest to kwota wynikająca z różnicy rozliczenia między licznikiem głównym na cały węzeł ciepłowniczy, a licznikami indywidualnymi zamontowanymi w mieszkaniach. Skąd takie niedopłaty? Okazało się po wyjaśnieniach, że uszkodzone były jeden, bodajże dwa liczniki w bloku, ponieważ pięć bloków jest podłączonych do tego samego węzła, więc prezes spółdzielni stwierdził, że wszyscy mają płacić równo. A co miesiąc pan z administracji chodzi i spisuje podliczniki. No i nikt nie zauważył, że podliczniki były popsute. Dziwne. Spółdzielnia Hutnik dodatkową kwotę należności z tytułu zużytego ciepła rozbiła na 60 rat, a spłatę rozłożyła mieszkańcom na 5 lat. Mieszkańcy winę upatrują w administracji spółdzielni i zgodnie twierdzą, że nie zapłacą naliczonych niesłusznie faktur. Pół roku walczymy w ogóle o ogrzewanie z nimi, udowadniamy, przedstawiamy faktury, chodzimy, kłócimy się, bo to już inaczej tego nie można nazwać, a oni i tak nas przerobili, tak na sam koniec brzydko powiedząc, bo te koszty najpierw były narzucone na pojedyncze jednostki, na pięć bloków, ludzie mieli po 1600 zł dopłaty, ja przy takim samym zużyciu jak w tamtym roku, co w tamtym roku miałam zwrot 570 zł, w tym roku musiałam zapłacić 423 w fakturze. Chcą was podłączyć do ogrzewania i też macie obawy. Pomocy mieszkańcy bloków przy ulicy Klimkiewiczowskiej i Kościuszki szukają wszędzie, również u radnych. Ja sobie osobiście nie wyobrażam, że jeżeli przy takich wadach i braku realnego odczytu z liczników, żeby ktoś w gruncie rzeczy płacił za nie swoje, bo to jest niesprawiedliwe. No, dzielenie tego porówno nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. W przeciągu ostatnich trzech okresów grzewczych koszty z tytułu ogrzewania bloku numer 16 przy ulicy Klimkiewiczowskiej drastycznie wzrosły. Mieszkańcy czują się oszukani i rozżaleni. Jeżeli do mnie, do domu przychodzi faktura za ogrzewanie 200 zł, nagle przychodzi 1200 na drugi miesiąc, to już to daje do myślenia. Administracja nie zareagowała, bo różnica pomiędzy rokiem 2015 a 16, a 17 na 18 w grudniu była 19 tysięcy, a na drugi rok było już 29, więc trzeba było reagować. Nikt nie reagował, oni tylko liczą swoje wypłaty i nasze przelane czynsze. Lokatorzy zapowiadają walkę. Nie wykluczają, że swoich racji będą dochodzić nawet na drodze sądowej. Walczymy o to, że nie zużyliśmy tego ciepła, a mamy płacić za ciepło niezużyte i to dość duże pieniądze. I walczymy o to, żeby wreszcie spółdzielnia, jeżeli coś liczy, to żeby liczyła to zgodnie z prawdą też i nie robiła z nas ludzi, którzy się nie znają na matematyce i na przykład nie potrafią średniej wyciągnąć, bo my faktury mamy. Nie wiem, z jakich faktur spółdzielnia korzysta, że ciągle jest jakaś różnica. Ciągle coś jest doliczone i nie wiadomo skąd. Na dzień realizacji tego materiału, mimo usilnych starań i licznych telefonów do administracji, nie udało nam się uzyskać komentarza od prezesa spółdzielni Hutnik. Spotkanie mieszkańców z prezesem zaplanowano na 4 marca.